Ja mam ze sobą dzisiaj zestaw ewangelizatora, to znaczy Biblię i tiktaki. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Chcę wam powiedzieć dzisiaj trochę na temat Ducha Świętego i na temat życia w Jego obecności. I będę się z wami dzielił też wieloma historiami, świadectwami. Lubicie historię? Lubicie świadectwa? Ktoś lubi? Myślę, że czasami to jest bardzo ciekawe, jak po paru latach spotykasz ludzi, którzy byli na twoich spotkaniach, którzy cię słuchali i nie pamiętają nic oprócz świadectw i historii, które opowiadałeś. Więc wielokrotnie to przekonałem się o tym, że dobrze jest opowiadać historię, dobrze jest przekazywać takie obrazy z życia, bo to najmocniej gdzieś zostaje w naszym sercu. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, w co wierzę bardzo mocno, że to, co zaraz powiem, nie będzie aż tak ważne. To, co będę mówił przez tych ileś minut, zobaczymy ile, nie będzie aż tak ważne, jak to, co sam Duch Święty będzie chciał tutaj zrobić. Amen? Amen. To znaczy, że nie chcemy dzisiaj położyć swojej ufności w słowach, które wypowiada człowiek, ale chcemy położyć swoją ufność w obecności tego, który przychodzi. W obecności Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć, że najpiękniejsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy Duch Święty zaczyna przejmować inicjatywę, kiedy Duch Święty zaczyna przejmować kontrolę, kiedy nie liczy się już tak bardzo właśnie to, co ty robisz. Nie wiem, jak wy macie, ja wam czasem powiem. Ja się czasem stresuję przed mówieniem jeszcze do ludzi, mimo że gadam już kilkanaście lat. I wiecie, jaka myśl mi pomaga? Jest bardzo prosta. Ta myśl brzmi, ty w ogóle tutaj w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o ciebie. I co to kogo obchodzi, czy powiesz coś fajnego, czy nie? Nie jesteś pępkiem świata. Nie wiem, jak to jest po francusku, ale naprawdę to jest bardzo uwalniająca myśl, bo to, co sprawia, że się stresujemy, to to, że stoisz na środku i myślisz, że jesteś ważny. Nie jesteś ważny. Mówię o sobie tu w tym momencie. Ważne jest to, co zrobi Bóg. I takie stanięcie w prawdzie i w takim naprawdę postawieniu Ducha Świętego jako tego, który jest pierwszy, naprawdę czyni bardzo wiele. I pamiętam, jak w ogóle wróciłem parę chyba dni temu, to był ponad tydzień temu z Litwy. I pamiętam takie spotkanie dla młodych, dla 300 młodych na Litwie. To było w Wilnie, gdzie zorganizowano spotkanie w takiej hali sportowej. I było tam 300 młodych i było wśród tych 300 młodych dwóch Polaków, to znaczy Litwinów, którzy urodzili się, Polaków, którzy urodzili się na Litwie. Zgadnijcie, kogo Pan Bóg dotknął? Polaków. I oni sobie siedzieli gdzieś z tyłu i pamiętam, że powiedziałem im taką rzecz, że będziemy teraz się modlić najbardziej niebezpieczną modlitwą, jaką można się modlić. I wszyscy się tak zastanawiali, o co mu chodzi w ogóle? Jakiś dziwny jest, przyjechał, jakieś głupoty opowiada. Mówię, jaką niebezpieczną modlitwą można się pomodlić? Mówię, jesteście gotowi? Mówię, kto jest gotowy, niech wstanie. Będziemy modlić się najbardziej niebezpieczną modlitwą na świecie. Więc tam część puka w czoło, a część wstała. I jak tak wstali, to mówię, jesteście gotowi? Mówię, jesteśmy gotowi. A zastanawiali się, co to jest? I powiedziałem, powiedzcie za mną, przyjdź Duchu Święty. I powiedzieli, przyjdź Duchu Święty. I zastanawiali się, czy to już? Wiecie, to jest najbardziej niebezpieczna modlitwa we wszechświecie, bo kiedy On przychodzi, wszystko może się zdarzyć. Kiedy On przychodzi, nasze życie zaczyna się trząść, nasze życie zaczyna się wywracać do góry nogami. Kiedy Duch Święty przychodzi, wszystko zaczyna nabierać tempa. I to, co stało się wtedy z tymi dwoma chłopakami, było niezwykłe. To byli normalni, chodzący katolicy w niedzielę do kościoła. Ale mówią, kiedy zacząłeś przyzywać Ducha Świętego, kiedy zacząłeś się modlić, by Duch Święty zstąpił, mówi, staliśmy z tyłu i nagle czuliśmy, jak nasze ciała zaczynają się trząść, jak zaczynamy drżeć, nie wiedzieliśmy, co się z nami dzieje, nigdy w życiu w kościele coś takiego się z nami nie wydarzyło. I kiedy modliłeś się, gdyby nie krzesła, które były z przodu i nie to, że się opieraliśmy o te krzesła, to nie bylibyśmy w stanie ustać na nogach. I to było tak mocne doświadczenie Ducha Świętego, że kiedy wracali do swojego domu, to byli bliźniacy, pierwszy raz w życiu się ze sobą nie komunikowali. Znaczy nic do siebie nie mówili. Dziwne, nie? Jak jesteś jeszcze bliźniak, nie? Generalnie bliźniacy i tak wiedzą, o czym mówią, mimo że nie mówią.
Ale to było tak mocne, bo powiedzieli, to był tak święty moment, że jakbyśmy cokolwiek powiedzieli, to byśmy sprofanowali tą chwilę doświadczania obecności Ducha. I to, co się stało z nimi później, było niezwykłe, bo chcę wam powiedzieć, że to po owocu poznaje się takie doświadczenia. Bardzo łatwo jest oceniać takie rzeczy z zewnątrz. Kiedy ktoś upadnie na podłogę, ktoś się zaczyna trząść, łatwo jest powiedzieć, to jest Duch Święty, a to diabeł. Łatwo jest powiedzieć, o, to jest zwiedzenie, a to już w ogóle zwiedzenie do kwadratu. Przez tylko to, co widać na zewnątrz. Ale chcę wam powiedzieć, to owoce, które pokazuje czas, tak naprawdę objawiają, kto za tym stał i co było źródłem tego doświadczenia. I wiecie, owocem tego spotkania, tego dziwnego spotkania dla nich, było to, że oni zaczęli mieć w sercu pragnienie, by dzielić się Jezusem, a jest tylko jedna możliwość. Po przyjściu kogo zaczynasz mieć pragnienie, by dzielić się Jezusem? Po przyjściu kogo? Ducha Świętego. Nie ma innej opcji. Diabeł nie strzeliłby sobie w kolano. Kiedy przyszedł do nich Duch Święty, zaczęli mieć pragnienie, by dzielić się Jezusem z innymi, a po drugie, zaczęli modlić się za chorych i chorzy zaczęli być uzdrawiani. Przez tych zwykłych, prostych chłopaków z Litwy. I oni, dzisiaj w ogóle spotkałem ich po tych paru latach, mamy kontakt cały czas, ale to było tak niezwykłe, żeby zobaczyć ich po tych latach, jak założyli wspólnotę, jak są w kościele, jak kochają Boga, jak założyli wierzące rodziny. To jest naprawdę niezwykłe, co było owocem tamtego jednego doświadczenia. I chcę dzisiaj powiedzieć właśnie w tej pierwszej części całego mojego przemówienia, nazwijmy to, chcę powiedzieć o tym, co zrobić, żeby takie doświadczenie bliskości Pana było naszym doświadczeniem codziennie, każdego dnia. Bo to, co jest istotne i ważne, to to, że mamy naprawdę na to wpływ. Czy ktoś z was ma chusteczkę białą? Bo chcę wam coś pokazać. Nie to, że się spociłem, możecie mi dać. Znaczy, to dwie mi dajcie. No, kto pierwszy? To weźcie mi, wyjmijcie jedną. Bo muszę się w kadrze mieścić, wiesz, to tak. No. Znaczy w ogóle mam nadzieję, że się nie nagrało, jak śpiewałem w trakcie. To jest chusteczka higieniczna. W Polsce tak ją nazywamy. Co wam chcę pokazać, bo to jest fajny obraz, może wam zostanie, a propos tego, że obrazy zostają w głowie bardziej niż słowa. Kiedyś ktoś mówił o Duchu Świętym i dał taki przykład, że Duch Święty jest jak ta chusteczka. Pamiętacie, do czego jest w Ewangelii porównany Duch Święty? Jest kilka obrazów, ale do czego może być porównany? Tak, do gołębicy też, tak, i do wiatru. Powiedzmy, że to jest taka gołębica, to jest Duch Święty, nie? Tam wygląda. I ktoś kiedyś pokazał taki fajny obraz, że z Duchem Świętym, z życiem w Duchu Świętym jest trochę jak z chusteczką na ramieniu. Mam nadzieję, że nie zawieje. Popsuje mi warsztat. Że kiedy żyjesz w Duchu Świętym i chcesz doświadczać Jego obecności, to potrzebujesz nauczyć się żyć w taki sposób, żeby ta chusteczka nie spadła z Twojego ramienia. Potrzebujesz chodzić uważnie, chodzić w taki sposób bardzo ostrożny, żeby przypadkiem ta chusteczka nie zleciała. Bo kiedy zaczynasz chodzić we wszystkie strony i zaczynasz się kręcić, nie, trochę tutaj, no spadnij. Nie dbałeś o to, jak szedłeś i nagle ta obecność, która była dla ciebie ważna, nie ma jej. W ogóle dobrze, jak się zorientujesz, że jej nie ma. I to jest bardzo, bardzo fajny obraz. To już nie jest Duch Święty, więc mogę się wytrzeć. To jest bardzo ważny obraz, wiecie, pod kątem tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chcemy doświadczać obecności Ducha Świętego na co dzień, to potrzebujemy wiedzieć, jak żyć, żeby ta obecność, żeby nasze życie było takim pielęgnowaniem Jego obecności. Amen? Amen. Żeby było takim świadomym kroczeniem, świadomym podejmowaniem decyzji, żeby Jego obecność była w nas i na nas cały czas. I to jest zależne od ciebie i ode mnie. To jest zależne od tego, jak będziesz żył, jakie decyzje będziesz podejmował, w jaki sposób, jaki styl życia obierzesz. Czy styl życia tego świata, który nie dba o to, jak się żyje i jak się chodzi, byle było fajnie? Czy będziesz szanował Boże Słowo i będziesz szanował to, w jaki sposób Bóg się w nim przedstawia i twoje życie będzie wyglądało właśnie tak, jak Słowo Boże nam mówi, by wyglądało? I od tego zależy,
Czy tego typu doświadczenia Ducha Świętego, o którym wam będę mówił, będą w naszej codzienności jakąś normą, albo przynajmniej częścią naszej codzienności? Czy pozbawimy się tego doświadczenia? Bo to nie jest zależne jedynie od woli Bożej, ale od tego, czy będziesz chciał to przyjąć. Okej? Okay? Mamy to? No to dobrze. Staram się mówić w miarę powoli, żeby wszystko się tłumaczyło. Co jest kluczowe, żeby odpowiedzieć... Dzięki. Co jest kluczowe, jeśli chodzi o to odpowiedzenie na pytanie, jak żyć w codzienności? Co według was, może zadam wam takie pytanie, co według was sprawia, że w codzienności jest nam ciężko doświadczyć obecności Pana Boga? Macie jakieś pomysły? Brak czasu, telefon, grzech, towarzystwo. Jeszcze raz? Brak modlitwy. Codzienne trudności. Okej. To są wszystko bardzo dobre odpowiedzi. Myślę, że dla mnie, tak jak sobie patrzę na moje życie, największym takim przeszkadzaczem, czymś, co przeszkadza mi w doświadczeniu obecności Boga, jest tempo życia. To na pewno. Dzisiaj dla ludzi, tak jak jestem liderem wspólnoty w moim mieście, dla wielu ludzi problemem w doświadczaniu obecności Boga jest stres, który przychodzi na co dzień. Nie? Mamy wiele stresujących sytuacji, nie mamy czasu, nie mamy czasu, żeby się modlić. To wszystko sprawia, że po jakimś czasie człowiek się orientuje, że jest w takim miejscu, gdzie pyta, no to Boże, gdzie Ty jesteś? Wielu ludzi, których ja spotykam, pyta, no tyle mówisz o tym Bogu, to gdzie ten Bóg jest w moim życiu? I teraz co jest kluczem, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Ludzie bardzo często szukają Boga na zewnątrz, szukają Go gdzieś wszędzie na zewnątrz, albo w ogóle Go nie szukają, ale próbują Go odnaleźć tak jak wszystko, co zewnętrzne. A Bóg daje nam się znaleźć w środku. Święty Augustyn kiedyś powiedział, że szukałem Boga wszędzie, na zewnątrz i nie mogłem Go znaleźć. Spotkałem Go wewnątrz. A to jest najkrótsza droga, bo nie potrzebujesz do tego nie wiadomo czego. Masz doświadczenie obecności Boga na wyciągnięcie ręki. Ono jest blisko ciebie. Możesz położyć swoją rękę na sercu. Tak blisko jest Bóg. Tak blisko jest Jego obecność w twoim życiu. Tak blisko jest doświadczenie tego, o czym dzisiaj mówimy. Dziękuję, możecie ściągnąć rękę. Dlaczego? Dlatego, jeśli chcemy doświadczać obecności Boga w codzienności, potrzebujemy zatroszczyć się o nasze serce w codzienności. Amen? Zgadzacie się? Co mówi Słowo Boże? Bo wypadałoby zacytować Słowo Boże. Księga Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Wiecie, co jest dla mnie bardzo ciekawe? Że kiedy Słowo Boże nam mówi o tym, byśmy strzegli swojego serca, możemy zadać sobie takie pytanie, no to jak to w praktyce zrobić, nie? Nie wiem, mam strażnika postawić Teksasu przed sobą, Chucka Norrisa, żeby strzegł mojego serca. Jak to w praktyce zrobić, żeby strzec swojego serca? Bo skoro w sercu są drzwi, Święta Teresa używała takiego obrazu, że nasze serce to jest brama, to są drzwi do obecności Boga. Jeśli to są drzwi i mam o nie się zatroszczyć, o to wejście w obecność Boga, to jak go strzec? W jaki sposób strzec swojego serca, żebym mógł każdego dnia tam wchodzić i spotykać Boga? Kto z was chce takie życie mieć, żeby codziennie spotykać Boga? To jak postawić straż w swoim sercu? Jak to zrobić, żeby to słowo, które przeczytaliśmy, z całą pilnością strzec swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło? Co zrobić, żeby go strzec? I myślę, jest kilka wskazówek. Po pierwsze, bądź uważny na to, na co patrzysz. To jest pierwsza rzecz. Twoje oczy. Możesz powiedzieć komuś obok. Uważaj, na co patrzysz. Ach, te twoje oczy z repertuaru Sanach, albo oczy zielone z innego repertuaru. To wskazówka dla Polaków.
Nie? To jest bardzo ważne, na co patrzysz. Wiecie dlaczego to jest ważne? Ponieważ to, na co patrzysz, zaczyna w pewnym momencie dotykać twojego serca. I kiedy przychodzą do twojego życia pokusy, kiedy zaczynasz mieć pokusy w sobie, to bardzo często pokusy są owocem tego, na co patrzyłeś przez cały dzień. Ktoś się z tym zgadza? Jeśli masz wieczorem pokusy, to często są to obrazy tego, co widziałeś i na co patrzyłeś w ciągu dnia. Dlatego jeśli chcesz zawalczyć o to, by obecność Boga była w tobie żywa, realna i żeby była doświadczalna, to postaw straż na swoich oczach, przed swoimi oczami. W jaki praktyczny sposób ja na przykład dbam o to i jak się staram żyć. Na przykład, kiedy idę do kina, najpierw staram się przeczytać, zobaczyć, o czym jest ten film. Jeśli wiem, że w scenariuszu, czy tam w czymś tam napisali recenzji jakieś, bo scenariusza raczej nie przeczytam, że, chociaż mam znajomych reżyserów, może mi dadzą, ale jeżeli chcę dbać o swoje serce, to wcześniej patrzę sobie w recenzji, czy są tam jakieś sceny, na które ja nie chcę patrzeć. I jeśli widzę, że w takim filmie tak jest, no to po co mi to w życiu? Po co mam potem iść na uwielbienie i mieć przed oczami po prostu jakieś głupoty, które nie wiadomo po co są w moim życiu? To jest twoja decyzja, czy będziesz strzegł i pilnował swojego serca. Kiedyś słyszałem takie świadectwo, ono jest prawdziwe, więc tym bardziej jest brutalne, takiego lidera zza oceanu chrześcijańskiego, lidera wspólnoty, który opowiedział, też bardzo pokorny, bo opowiedział, trochę się obnażył, opowiedział taką historię, jak modlił się kiedyś ze swoim młodym synkiem w pokoju przed snem. I ten młody synek, takie małe dziecko, mówi do swojego taty podczas modlitwy: tato, tato, anioł przyszedł. A on mówi: no dobrze, synku, super, ale dlaczego ja go nie widzę? No i ten dzieciaczek się modli i mówi: anioł mówi, że nie widzisz go dlatego, bo oglądałeś te brzydkie filmy. I on mówi: i wiedziałem, że to jest prawda. Zobaczcie, my chcemy często widzieć Boga w swoim życiu, doświadczać świętości Boga, doświadczać Jego mocy, ale jak ma się to wydarzyć, jak ma się to stać, jeśli świadomie decydujemy się na to, by nasze oczy patrzyły na to, co jest grzechem. I oczywiście bywa w naszym życiu tak, szczególnie te nasze pierwsze nawrócenia takie są. Czyli kiedy opowiadamy historię ze swojego życia, na przykład kiedy Bóg cię dotknął po raz pierwszy, no to wtedy Bóg przychodzi zawsze do najbrudniejszego typa pod słońcem i to jest pierwsze nawrócenie. Ale kiedy już masz to pierwsze doświadczenie Boga, Bóg cię zaprasza do drogi nawrócenia. Amen? Czyli zaprasza cię do takiej drogi, w której ty już zaczynasz świadomie podejmować decyzje i myślisz sobie: miałem to doświadczenie Boga, które było tak niesamowite, że chciałbym Jego doświadczać, mieć to doświadczenie każdego dnia mojego życia. I Bóg mówi: jeśli chcesz mieć to doświadczenie każdego dnia twojego życia, albo chcesz go mieć regularnie, to doświadczenie pokoju, Jego bliskości, Jego miłości, to zapraszam cię do drogi, która jest już świadomym wyborem, co wybieram, a czego nie wybieram. Zgadzacie się ze mną? Tak jest? Jak nie, to mogę skończyć. Tak głupoty gadam. Tak jest. Tak jest w naszym życiu. I to już jest twój i mój wybór. I wiecie, czasami ludzie patrzą sobie na niektórych i mówią: a jego to Bóg wybrał. A ten to ma taką posługę, bo jest wyjątkowo wybrany przez Boga. Ja się nie zgadzam z takimi tekstami, bo uważam, że każdy może wejść w swoje powołanie i w doświadczanie Boga w wyjątkowy sposób, jeśli zdecyduje się na życie z gołębiem na ramieniu. Więc jeśli podejmiesz decyzję, że chcesz żyć tak, żeby Jego obecność była w twoim życiu każdego dnia, to Bóg będzie dawał ci doświadczenia swojej obecności dużo bardziej regularnie. To jest nasz wybór. Nasz wybór. To jest istotne. Więc to jest pierwszy sposób, jak troszczyć się o to w codzienności. Drugi sposób, czy druga taka furtka poza oczami, to jest też to, czego słuchamy. Wiecie, że naprawdę to jest ważne, czego słuchamy w swojej codzienności, jakiej muzyki nawet słuchasz.
Myślę, że nie przypadkiem święty Paweł pisze w liście do Efezjan, wtedy jeszcze nie było MTV ani tam różnych tam programów, ale już wtedy święty Paweł mówi, byśmy napełniali się Duchem Świętym, przez co? Przez hymny, pieśni pełne ducha. Czyli święty Paweł mówi, jeśli chcesz być napełniony duchem, to podejmij decyzję, że będziesz słuchał, będziesz śpiewał, czyli potem też słuchał, pieśni, które są pełne ducha. I chcę wam powiedzieć, że kiedy ja się nawracałem, to był jeden z moich pierwszych decyzji, wyborów, że zmieniam playlistę. Że zmieniam wykonawców, których słucham. I 99% pieśni, które zacząłem słuchać, to były pieśni uwielbienia. Bardzo świadomie. Bo wiedziałem, że jeśli będę ich słuchał regularnie, to będę nosił w sobie tą troskę o obecność ducha w moim życiu. Amen? I naprawdę, jeździłem na studia w pociągu, jeździłem gdzieś tam, szedłem sobie w różne miejsca i zawsze miałem na słuchawkach uwielbienie. Bardzo świadomie. Po to, żeby być ciągle gotowym. Jeśli Duch Święty chce mi coś powiedzieć, to może mi to powiedzieć dzisiaj na ulicy. Jeśli Bóg chce, żebym się za kogoś pomodlił, kiedy robię zakupy, to będę gotowy, kiedy będę ciągle w uwielbieniu. Potem jak przestanę tego słuchać, to z przyzwyczajenia sobie ciągle będę słuchał, nie? Uwielbienia. I żyję w ciągłym oddawaniu Bogu chwały. To coś znowu, na co masz wpływ. Czego słuchasz? Czym się karmisz? I to doświadczenie napełniania się muzyką uwielbienia jest też doświadczeniem bycia napełnionym obecnością Ducha Świętego. Ktoś kiedyś, mój znajomy kolega powiedział w drugą stronę. Mówi, jak słuchasz ciągle tych piosenek z tych stacji telewizyjnych o tym, że ktoś kogoś rzucił i ma znowu depresję, to się nie dziw. Mówi, daję ci 2-3 tygodnie i sam będziesz miał depresję. Będziesz ciągle śpiewał, że ciebie ktoś rzucił, mimo że tą osobę ktoś rzucił, bo ona śpiewa w pierwszej osobie. I to jest wybór. To jest nasz wybór. Na co patrzysz, to jest twój wybór, czego słuchasz. I jeśli zadbasz o to, to jest właśnie postawienie straży twojego serca, przed twoim sercem. Amen? Więc to jest pierwsza rzecz, o której wam chciałem powiedzieć. I druga, myślę, też bardzo ciekawa, dla mnie przynajmniej, więc ja będę miał dobry czas sam ze sobą. Chcę wam powiedzieć o takich dwóch, to jest najlepsze, jak się śmieję ze swoich żartów. Chcę wam powiedzieć o takich dwóch poziomach obecności Boga w naszym życiu. I dzisiaj sobie myślałem o tym, co będę mówił. I tak mówię, to jest bardzo fajna rzecz, by ją zrozumieć, że są takie dwa sposoby, na które można spojrzeć, jeśli chodzi o obecność Ducha Świętego w naszym życiu, obecność Boga w naszym życiu. Więc to jest mój własny podział, to nie jest doktryna, nie musicie w to wierzyć, ale to jest moje własne zrozumienie. Po pierwsze, obecność Boga przychodzi do twojego życia, żeby dotknąć ciebie, żeby napełnić ciebie i ty jesteś tym, o którego chodzi w jego obecności i to jest pierwszy rodzaj tej obecności Boga, ale jest też drugi rodzaj obecności Bożej, który jest bardzo ważny w naszym życiu, szczególnie kiedy wzrastamy w Bogu. To jest taki rodzaj obecności Boga, którą w Biblii można nazwać chwałą Bożą, namaszczeniem Boga. I ten rodzaj obecności przychodzi nie dla ciebie, przychodzi do twojego życia nie po to, by dotknąć ciebie, ale przychodzi do twojego życia po to, by dotknąć drugiej osoby. Ok? Mamy ten podział? Bo to będzie ważne, żeby na tym teraz zrozumieć resztę rzeczy. Czyli jest obecność Boga, która przychodzi, by dotknąć ciebie i jest obecność Boga, którą ty masz w sobie i na sobie, żeby dotknąć kogoś innego, by Bóg mógł dotknąć kogoś innego. Jest taki fragment w Księdze Wyjścia. Kojarzycie Mojżesza? Ktoś z was słyszał o gościu? Mojżesz, to jest 33 rozdział Księgi Wyjścia. Może nie będę czytał całości, żeby oszczędzić tłumaczy. Nie ma za co. Ale to jest mniej więcej taka historia, w której Mojżesz rozmawia z Bogiem i jest już po 40 dniach, 40 nocach spędzonych z Bogiem sam na sam, więc trochę tam był.
Jego twarz jaśniała. Potem zobaczył, jak zszedł na dół, że wszyscy uwielbiają nie tego Boga, co trzeba. Została cała historia. I kiedy Mojżesz później rozmawia z Bogiem, bo ma trudności, że patrzy na tych ludzi, którzy powinni uwielbiać Boga, a Go nie uwielbiają, rozmawia z Bogiem i Mojżesz mówi do Boga coś bardzo ważnego. Mówi w 33 rozdziale Księgi Wyjścia: jeśli darzysz mnie życzliwością, daj poznać mi Twoje zamiary, mówi do Boga, żebym poznał, że jesteś mi łaskawy. I zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. I co powiedział Bóg? Bóg powiedział do Mojżesza tak: a jeśli ja osobiście pójdę z Tobą, czy to Cię zadowoli? Mojżesz odpowiedział: jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszyć stąd. Innymi słowy, o co chodzi w tej historii? Mojżesz rozmawia z Bogiem i Mojżesz wie, że ma wyprowadzić ludzi dalej do obecności Pana Boga, do obietnicy Pana Boga, do ziemi obiecanej. I widzi, że ludzie, których prowadzi, są dziwni, że jest z nimi ciężko. I Mojżesz rozmawia z Bogiem i mówi tak: Boże, pokaż mi, że jesteś ze mną. Pokaż mi, że Twoja obecność jest z Tobą. Co mi możesz zaproponować? I Bóg mówi do niego: Mojżeszu, a czy jeśli ja pójdę z Tobą, jeśli moja obecność pójdzie z Wami, będziesz zadowolony? I Mojżesz mówi: jeśli nie pójdziesz z nami, to lepiej tu zostańmy. I ta historia mówi o tym, że Mojżesz był człowiekiem, który kochał obecność Boga. Mojżesz był człowiekiem, który żył w takiej desperacji, jeśli chodzi o obecność Boga, że powiedział: jeśli obecność Boga nie pójdzie z nami, jeśli obecności Bożej nie będzie w moim życiu i nie będzie jej w naszym narodzie, to ja nie chcę nic w życiu robić. To jest taki głód za obecnością Boga. To jest taki głód za Jego bliskością. I wiecie, kiedy taki głód jest możliwy w życiu człowieka? Tylko wtedy, kiedy człowiek już ma doświadczenie tej obecności. Dopiero kiedy masz to doświadczenie spotkania z Bogiem, ty wiesz, że wszystko, co proponuje ci ten świat, jest tylko jakimś cieniem, jest jakąś zasłoną, jest jakąś iluzją. I pamiętam jedno z takich pierwszych doświadczeń, które w moim życiu się pojawiły. To było w 2008 roku. Byłem na takim spotkaniu, to była szkoła biblijna, gdzie ksiądz mówił nam o dziejach apostolskich, mówił o Duchu Świętym, mówił o uzdrowieniach, których Bóg dokonuje. Ja byłem zafascynowany. Ja byłem właśnie taki trochę mojżeszowaty tutaj, że ja powiedziałem: Boże, ja chcę Twojej obecności w moim życiu. Nieważne, co będę miał stracić, chcę mieć Twoją obecność w moim życiu. Te pierwsze lata po nawróceniu u mnie tak wyglądały bardzo mocno. Nieważne, za jaką cenę, ja chcę Twojej obecności w moim życiu. I ten ksiądz powiedział tak: jeśli chcecie zobaczyć, co Duch Święty robi dzisiaj na świecie, to włączcie sobie taki program, on się nazywał God TV ze Stanów. I oni na żywo pokazywali taką konferencję, która ma tam miejsce, która miała trwać 3 dni, trwała 6 miesięcy. Więc to tak jakbyście tu wyjechali i powiedzieli do domu, zadzwonili do domu, powiedzieli, że wrócimy chwilę później. Dlaczego? Ponieważ obecność Boga zaczęła przejawiać się tak mocno, że ze spotkania na 150 osób zrobiło się spotkanie na 5 tysięcy, potem na 10 tysięcy. Zmieniali tylko miejsca, skończyło się na lotnisku i gdzieś tam w ogóle na stadionie. I ten ksiądz powiedział: jeśli chcecie zobaczyć, co dzisiaj robi Duch Święty, wejdźcie tam. Więc ja wszedłem i to był ten moment, gdzie było zebranych 10 tysięcy osób. Od poniedziałku do niedzieli 10 tysięcy osób. Czekających w kolejce, żeby wejść na 2 godziny przed spotkaniem. Człowiek, który prowadził uwielbienie, powiedział, że zanim zaczęliśmy grać, ludzie od 30 minut już śpiewali, bo byli głodni obecności Boga. I mówi: wystarczyło wcisnąć jeden klawisz i czułeś, jakby obecność Boga zstępowała tak, że nic innego się w życiu nie liczyło. I ja wtedy, to była 4 rano, bo to tak było z czasem, ze zmianą czasu. 4 rano włączyłem sobie komputer. Jeszcze wtedy były takie duże komputery, że jak wciskałeś budzik, to się... Znaczy budzik, nie budzik. Jak wciskałeś guzik, żeby włączyć komputer, to się bałeś, że pół domu się obudzi. I tak po cichu wchodziłem, nie? Włączyłem komputer i oglądam to, włączyłem słuchawki i nigdy nie zapomnę twarzy tego człowieka, który prowadził uwielbienie. Wyglądał jak król lew.
miał takie włosy jak lew, był taki wielki i był cały spocony i z taką twarzą, że wiedziałeś, że nie żartuje, krzyczał: Boże, jeżeli nie przyjdziesz, to my stąd nie wyjdziemy. Dopóki nie przyjdziesz, my nie wyjdziemy. I jak na niego patrzyłeś, wiedziałeś, że nie żartuje. Więc dla dobra moich rodziców mogłem się modlić, żeby faktycznie Bóg szybciej przyszedł, bo wszyscy spali. I obudziło mnie faktycznie po pół godziny szarpanie mojej mamy. Mówi: weź ty człowieku, śpiewaj ciszej, albo wyłącz to, idź spać, jest piąta rano. Ale tak zupełnie na serio, kiedy patrzyłem na to, co tam się dzieje, kiedy widziałem ten ogień i ten głód, tą desperację za obecnością Boga, pomyślałem sobie: nieważne za jaką cenę. I to była moja modlitwa. Ja chcę tego typu obecności Boga, tego rodzaju Jego przyjścia, gdzie Bóg czynił znaki, czynił cuda i ci ludzie wiedzieli, że Bóg przyszedł na serio. Chcę tego w swoim życiu. I o to się modliłem. I wiem, że Bóg widział ten głód, Bóg widział tę modlitwę, Bóg widział tę desperację we mnie. Kiedy doświadczysz takiego poziomu chrześcijaństwa, nigdy nie chcesz już wrócić niżej. Nigdy już więcej nie będzie cię ciekawiło pomodlenie się dla pomodlenia się, ale będziesz szukał sposobu, żeby się modlić, by spotkać się z Panem. Będziesz szukał tego spotkania wszędzie, gdzie będziesz. I ja pamiętam, zacząłem chodzić i modlić się wszędzie. Chyba z 5 dni w tygodniu się modliłem. W domu się o mnie bali. Moja mama, pamiętam, kiedyś tak spojrzała na mnie i mówi: Marcin, Boże, dziecko, dzieciństwo stracisz. Weź ty bądź trochę jak twoi rówieśnicy. A ja ciągle chodziłem się modlić. Ja mówię: mama, nie martw się, będzie dobrze. To był ten głód. To było to pragnienie, które miałem. I to było to doświadczenie obecności Boga, za którym tęskniłem. I mam też taką jedną historię, która jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje właśnie tą troskę o obecność Boga w naszym życiu, kiedy już faktycznie zacząłem o nią wołać i zacząłem jej doświadczać. Wiecie, jakie to było niesamowite, kiedy wracałem do domu i nagle zaczynałem tęsknić za tym, żeby spotkać się z Bogiem. To było takie niesamowite, kiedy wracałem do domu i mówiłem moim kolegom, którzy chcieli mnie gdzieś tam zaprosić. Mówili: Marcin, idziesz z nami gdzieś tam się przejść? A ja wiedziałem, że dzisiaj się jeszcze nie modliłem. Mimo że modliliśmy się na długich przerwach w szkole. I ja mówię: nie, wiesz, mam rzeczy jakieś do zrobienia ważniejsze. I wracałem i miałem postanowienie, że pół godziny spędzam z Bogiem jako pierwszą rzecz, którą będę robił, kiedy wracam do domu. To jest kolejna praktyczna wskazówka, jak dbać o obecność Boga w swoim życiu. I wracałem i zanim zjadłem obiad, szedłem się modlić. Ci z was, co mnie znają, wiedzą, że to jest naprawdę heroizm. Zanim zjadłem obiad, poszedłem się modlić. To musiało być bardzo ważne. I faktycznie dbałem o to. Każdego dnia. I w pewnym momencie mojego życia zobaczyłem, że obecność Boga jest dla mnie naprawdę ważna. Że kiedy wracałem do domu i się nie pomodliłem, tęskniłem za tym czasem. Bo obecność Boga stała się czymś bardzo ważnym, bez czego nie umiałem żyć, bez czego nie umiałem normalnie funkcjonować. I to jest ten pierwszy rodzaj obecności Boga, o którym chciałem wam powiedzieć. Ale Bóg prowadzi nas do drugiego rodzaju obecności Boga, kiedy już nie chodzi o ciebie, ale kiedy ta obecność przychodzi po to, żeby Bóg mógł przez ciebie dotykać innych. I powiem wam, to jest naprawdę fascynujące. Co może zrobić Bóg przez człowieka, który jest napełniony Jego obecnością? I to nas prowadzi do drugiej części historii z Księgi Wyjścia. To jest ten sam rozdział, 33 rozdział, ten sam superhero Mojżesz. I Mojżesz, kiedy już usłyszał od Boga to zapewnienie, że Bóg pójdzie z nim, i Mojżesz powiedział: no to teraz możemy iść na pielgrzymkę, teraz możemy podróżować, bo Bóg jest z nami. Czytamy dalej. Przeczytam wam od 16 wersetu. Dwa wersety. Mojżesz mówi tak: po czym poznam ja i mój lud, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni, ja i twój lud, spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan odpowiedział Mojżeszowi: uczynię to, co prosisz,
ponieważ jestem Ci łaskawy i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, to jest bardzo ważne zdanie, i rzekł Mojżesz, co powiedział Mojżesz? Mógł poprosić o co wszystko, o co chciał. Bóg powiedział, będę Ci łaskawy. I Mojżesz wtedy mówi do Boga, spraw, żebym ujrzał Twoją chwałę. Spraw, żebym ujrzał Twoją chwałę. Wiecie, co jest ciekawe dla mnie w tej historii? Właśnie ta kolejność. Że Mojżesz najpierw spędza czas z Bogiem, te 40 dni, 40 nocy, że najpierw w tej pierwszej historii przeczytaliśmy o tym, Panie, że ja chcę Twojej obecności w moim życiu. Jeśli nie będzie jej w moim życiu, w życiu tego narodu, to my nigdzie nie pójdziemy. I dopiero później, jako drugi krok, Mojżesz mówi o tym, że ma odwagę zawołać, Boże, a teraz chcę obejrzeć Twoją chwałę. A teraz dopiero chcę widzieć Twoją moc. Teraz dopiero chcę widzieć, jak piękny i wielki jesteś. Chcę jaśnieć Twoją chwałą. To jest ta kolejność, o której Wam dzisiaj chcę powiedzieć. Najpierw potrzeba, żebyśmy się zatroszczyli i pokochali obecność Boga w naszej codzienności. A jako owoc tego czasu w pewnym momencie się zorientujesz, że Bóg dotyka innych ludzi przez Ciebie. Nagle zorientujesz się, że ta obecność, która dotykała Ciebie, zaczyna dotykać ludzi, do których idziesz. Często ludzie wołają, chcemy widzieć Bożą moc, chcemy widzieć rzeczy, które Bóg czyni, a zapominają o tym, że Bóg najpierw zaprosił nas do tego, byśmy spędzali z Nim czas, żebyśmy byli z Nim. A kiedy jesteś z Nim, w pewnym momencie ta obecność, która jest w Tobie, zaczyna dotykać innych. I to się dzieje naprawdę. To jest realne, to jest możliwe. I miałem taką historię, sytuację na moich studiach, bo studiowałem na AWF-ie, na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. I pamiętam, jak to była środa, a wtorki my spędzamy na uwielbieniu Boga u nas w Skierniewicach. Na 2 godziny uwielbiamy Boga, spędzamy czas z Nim, czyli dbamy o to, by Jego obecność była w nas, w naszym życiu. I to była środa i poszedłem sobie w środę rano do bufetu, w którym w ogóle siedziałem tam, bo Pan Bóg uzdrowił 2 dziewczyny, które sprzedawały tam w bufecie i miałem darmowe szarlotki i herbaty. Ale to na inną historię. Ale już lubiłem tam przychodzić, bo jeszcze potem wchodzę, a tam patrzę, one w telewizorku już nie puszczają jakiegoś MTV, tylko uwielbienie. Więc wszedłem tam jak do siebie. No i tak sobie siedzę, akurat nikogo tam nie było, co się rzadko zdarzało. Ja robiłem jakąś tam prezentację na ćwiczenia później. I w pewnym momencie wchodzi jakaś kobieta do tego bufetu, siada koło mnie, wiecie, cały bufet jest wolny. Ona wchodzi, siada koło mnie i zaczyna mi mówić, co ją boli. I potem dziewczyny z bufetu mi mówiły, to jakaś dziwna akcja, mówi Marcin, bo ona zawsze jak przychodzi, to siada sama i z nikim nie gada. A ona nagle weszła, siada koło ciebie i mówi, jak ją wszystko boli. I używała jeszcze jakichś takich dziwnych słów, bo się okazało, że jest lekarzem, więc używała trudnych słów. Że ją boli nie kręgosłup, tylko odcinek L4. Nie, wiecie, jakby to było to. I ona tak siedzi, ja tak się nagle zorientowałem, co tu się dzieje, nie? W sensie, że ona do mnie mówi, że ją boli, bo ja w prezentacji siedziałem. I tak mówi do mnie. I ja tak mówię, kurczę, już mamy mało czasu, więc mówi, albo coś robimy, albo ją stracimy. Tak miałem swój dialog z Duchem Świętym. I mówię do niej, tak ona siedzi, była tak po 60, więc mogłem zrobić to, co zaraz wam powiem, co zrobiłem. Tak siedziała obok i ją tak złapałem za kolano. I mówię, to dobrze pani trafiła. A ona tak mówi, dlaczego? Mówię, bo mogę się za panią pomodlić. No i ona spojrzała na mnie takim medycznym wzrokiem. To znaczy, skąd się urwałeś, chłopczyku? I zaczęła dalej opowiadać, co ją boli. I znowu mówię, Boże, albo coś robimy, albo idę na wykład, nie? Na ćwiczenia, mam zaraz prezentację. I to, co się za chwilę stało, było niezwykłe, bo siedzę koło niej i ona nagle zaczyna mówić, ojej. A ja wtedy gadałem z Bogiem, czy coś robimy, czy nie, nie? A ja mówię, a co się stało, czemu pani tak mówi? A ona mówi, bo jak tak siedzę koło pana, mówi, to czuję mrowienie w kręgosłupie. A ja mówię, już wiedziałem, co się dzieje, nie? Ja mówię, no to dobrze. I niech pani sprawdzi swój kręgosłup, bo okazało się, że ona przyszła tu dlatego, bo miała ogromne problemy z kręgosłupem
i jako lekarz, nie? Nie mogła zrobić kroku dalej, więc powiedziała, że idzie tam usiąść i nie wie, ile będzie siedziała w tym naszym tutaj w ogóle bufecie. Więc przyszła z bólem, mówi, nie wiem, kiedy stąd wyjdę z powodu bólu kręgosłupa. I nagle, kiedy siedzi koło mnie, zaczęła czuć to mrowienie. Ja wiedziałem, że Duch Święty ją dotyka, bo często przez takie doświadczenie mrowienia ludzie doświadczają uzdrowienia. I mówię, to niech Pani sprawdzi, co się dzieje. Ona tak nie wiedziała, co zrobić, więc położyłem na nią rękę. Mówię, Panie Jezu, dokończ, co zacząłeś. I ona wstała, zaczyna się zginać i mówi, nie wierzę. Znowu z lekarską miną, nie? Medyczną miną, nie wierzę. A ja mówię, a jednak się stało. I słuchajcie, Pan Bóg uzdrowił kręgosłup tej kobiety. Spotkałem ją chyba półtorej godziny później na korytarzu, bo chyba wracała, skąd tam szła. I mówi, rzuciła się na mnie na szyję i mówi, to jest niesamowite. Ja mówię, no wiem, no chwała Bogu, ale chcę Pani powiedzieć, że ten sam Duch Święty, co mieszka we mnie, mieszka też w Pani. I zacząłem mówić jej o Jezusie. I zacząłem mówić o tym, jak Bóg ma wielki plan dla jej życia. Więc zobaczcie, to doświadczenie, które było na mnie, wylało się na nią. Amen? I o to chodzi w naszym życiu. Bo myślisz, możesz sobie dzisiaj pomyśleć, no ale po co mam się tak troszczyć i starać o to, żeby Jego obecność była w moim życiu? Czy komuś to coś pomoże? Chcę Wam powiedzieć, ta obecność, którą niesiesz, może zmienić czyjeś życie. Może dać komuś drugie życie. W momencie, w którym się nie spodziewasz. W momencie, w którym wydaje Ci się, że po prostu siedzisz koło kogoś i przygotowujesz na studiach prezentację. To jest naprawdę niesamowite. Pamiętam też takie spotkanie dla młodych, na którym głosiłem słowo i nie mówiłem nic wyjątkowego. I nagle podczas uwielbienia chwilę później ktoś mnie zaczepia z tyłu i mnie tak szarpie za ramię. Myślałem, że to jakiś gimnazjalista, bo było spotkanie dla gimnazjalistów i dla licealistów, dla młodych. Ja się odwracam, a tam jakiś zapłakany ksiądz. Bo patrzę, koloratka cały płynie. I mówię, co się dzieje? On mówi, czy możesz się za mnie pomodlić? Ja tak mówię, no teraz to ciężko, mamy spotkanie i tego, proszę pomóc się za mnie, zapłakany. I mówię, no dobra, to okej. No i idziemy i on mówi, Marcin, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Bo jak głosiłeś, nie mówiłeś nic, rzeczy, których bym nie wiedział. Sam mówiłem wiele razy to, co ty dzisiaj. Ale kiedy mówiłeś, nagle coś się ze mną stało. Zacząłem płakać i zacząłem czuć się grzesznikiem. I nagle zobaczyłem moje grzechy. I wiem, że zaraz muszę iść do spowiedzi z całego mojego życia. I mówi to ksiądz. I poszliśmy się za niego pomodlić i on faktycznie potem poszedł do spowiedzi z całego życia i napisał mi, że on po dwóch dniach dalej płacze nad swoim grzechem. To było jedno doświadczenie Boga. Jego namaszczenia, Jego chwały. I chcę Wam powiedzieć, już kończąc, że nie ma nic piękniejszego w moim życiu, jak miałbym to powiedzieć, niż to, kiedy tam, gdzie jestem i tam, gdzie się pojawiam, Duch Święty zmienia życia ludzi. Nie ma nic bardziej cenniejszego. Kiedy wiesz, że jesteś naczyniem, które niesie obecność tego, który stworzył to wszystko i kto może zmienić życie osoby, która jest obok. I ja wierzę, że tak jak my się dzisiaj tu spotkaliśmy, to Bóg nas tu zaprosił, bo ma dzisiaj coś do zrobienia. Wierzycie w to? Skoro jesteśmy tu w takiej ekipie i w takiej liczbie, w jakiej jesteśmy, to znaczy, że Duch Święty chce dzisiaj coś tu zrobić. Nie przyszliśmy tu na chwilę po to, bo nie mamy co robić po południu. Mam nadzieję. Ale wierzę w to, że Duch Święty chce dzisiaj przyjść do waszego życia, do mojego życia na nowo, że niektórych chce dotknąć bardzo radykalnie, bardzo mocno, że zmieni to kierunek waszego życia, niektórych dotknie w miejscach, których się nie spodziewasz i nie oczekujesz, ale że na każdego z nas dziś Duch Święty chce przyjść w jakiś nowy sposób. Jest taki fragment w Biblii, w którym jest napisane, że Bóg czyni rzecz nową i czyni ją teraz. To znaczy, że teraz, o tej godzinie mamy tutaj 5:23 albo 4, zależy. Że w tej minucie, w tej godzinie Bóg ma coś nowego do uczynienia w twoim życiu.
I to nas powinno ekscytować, fascynować. Że może to być twoje spotkanie numer 100, ale na tym spotkaniu dzisiejszym Bóg teraz chce uczynić rzecz nową. I być może po tej modlitwie, która będzie przed nami za parę chwil, być może po tej modlitwie wyjdziesz stąd i nagle zobaczysz kierunek dla swojego życia. Być może wyjdziesz stąd i nagle zobaczysz, że nie masz już problemów z nieczystością, które miałeś wcześniej. Może wyjdziesz stąd i będziesz miał takie pragnienie obecności Boga w swoim życiu, którego nie miałeś wcześniej, nie miałeś nigdy wcześniej. Bo dzisiaj Bóg chce czynić coś nowego dla ciebie. I chcę was zachęcić, bo powiedziałem wam, że na końcu pokażę wam, podam wam kilka takich praktycznych wskazówek, o kilku już wspomniałem, ale chcę wam jeszcze na koniec zostawić kilka praktycznych rad, co zrobić, żeby dbać o tę obecność Ducha w codzienności. To, co jest dla mnie bardzo ważne. Po pierwsze, zadbaj o to, co będzie pierwszą rzeczą, kiedy wstajesz rano. Co będzie pierwszą rzeczą, którą robisz, kiedy wstajesz rano i ostatnią, którą robisz przed pójściem spać. Bo to, z czym zasypiasz, z tym się obudzisz rano. Jeśli ostatnią rzeczą, którą zrobisz, nie mówię ostatnią, to znaczy najmniej ważną, ale właśnie najważniejszą, ostatnią, w twoim wieczorze, będzie to, że staniesz przed Panem i uświadomisz sobie, że On jest z tobą. Przeczytasz fragment słowa, może zaśpiewasz pieśń uwielbienia, staniesz przed Nim, to chcę ci powiedzieć, że ta noc będzie inna. Że kiedy wstaniesz rano, będziesz miał świeże pragnienie, żeby szukać Pana. I wtedy, kiedy zaczniesz szukać Pana jako pierwszą rzecz, którą zrobisz podczas dnia, cały twój dzień będzie już inny. Bo będziesz patrzył na te rzeczy z miejsca Jego obecności. Że teraz będziesz myślał, o Boże, mam dzisiaj egzaminy, mam dzisiaj tyle problemów, mam dzisiaj tyle pożarów do ugaszenia, tyle dramatów do ogarnięcia. Ale idziesz tam już nie sam, ale idziesz w obecności Boga. Amen? I mówisz jak Mojżesz, Panie, jeśli nie pójdziesz w to dzisiaj ze mną, to będę miał problem. Więc ja nie wychodzę z domu bez Ciebie. I wtedy stajesz przed Nim nawet na 5, 10, 15 minut, zanim wyjdziesz z domu i idziesz w ten dzień z Nim. Idziesz w ten dzień z Nim. I chcę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę może was zaprowadzić, Jego obecność może was zaprowadzić w wiele miejsc. Wiele niezwykłych miejsc. Po drugie, co jeszcze oprócz takiego wstawania rano i kładzenia się spać wieczorem w Jego obecności jest ważne? Wierzę w to, że żeby tak żyć, potrzebujemy pewne rzeczy w naszym życiu stracić. Żeby żyć w takiej obecności Boga, która będzie chwałą, która będzie dotykała innych, potrzebujemy zrezygnować z niektórych rzeczy w naszym życiu. I czasem będzie taki wybór. Czasem. I będziecie musieli badać to w swoim sercu. Co zrobić wtedy? Że pomyślisz sobie, jest dzisiaj dzień, w którym nie spotkałem się jeszcze z Bogiem, a znajomi mnie zaprosili na piwko albo PlayStation. Co zrobić? Iść tam i spędzić z nimi cały wieczór? Czy być może powiedzieć, przyjdę za półtorej godziny? Bo chcę najpierw spędzić czas z Panem. Jeśli dasz Bogu ten czas, który będzie cię kosztował i złożysz taką ofiarę ze swojego czasu, z tego, co jest twoim priorytetem, to Jego obecność będzie w twoim życiu. I będzie to taką cenną obecnością, która naprawdę zmieni wiele rzeczy. To jest kolejna wskazówka. I nawet kiedy, ja pamiętam, wyjechałem na wakacje z moimi kolegami, i włączyliśmy sobie, to był taki chill, że w końcu się nie trzeba było za nikogo modlić. Pojechaliśmy w góry, nikogo nie będzie, a nagle się ludzie na szlakach pojawiali i jednak przychodzili po modlitwę niektórzy. Nie uciekliśmy. Ale wieczorem już mieliśmy film, pamiętam, włączyliśmy. Jeszcze taki głupi, żeby się pośmiać, nie? W sensie, żeby trochę się wyluzować. Głupi w dobrym tego słowa znaczeniu. I tak już mieliśmy iść spać i pamiętam taki moment, gdzie powiedziałem, chłopaki, wiem, że jest śmiesznie, bo jesteśmy po filmie, ale dajmy Panu teraz te 10 minut, żebyśmy kładli się spać w Jego obecności, wiedząc, że to On jest źródłem radości, to On jest źródłem odpoczynku, to On jest źródłem tego wszystkiego, czego nam trzeba. I chcę wam powiedzieć, że takie gesty tworzą w twoim życiu taką kulturę właśnie obecności Boga, kochania obecność Boga i szanowania Jego obecności. I wtedy tam, gdzie pójdziesz, Jego obecność pójdzie z tobą. Amen.